Gdy skupiamy się na historii Kościoła, często staramy się ją przedstawić w dobrym świetle. Cytujemy wtedy na kazaniach, w naszych przemowach ojców Kościoła, ojców apostolskich, dajemy dobre cytaty, jaki powinien być Kościół względem drugiego człowieka, czy też jak powinien podchodzić do wiary w Chrystusa. Drodzy, ale czy o Kościele można mówić tylko w kontekście światłości? Przecież pierwsze zbory nie tchnęły żadną światłością, wręcz przeciwnie. Negowały moralność, etyczność i były pełne grzechu. Nawet sam apostoł Paweł w liście do Efezjan napisał, że bo nawet wstyd mówić, co się potajemnie wśród nich dzieje. Często nasza postawa, nasza mowa jest tylko prowizorycznym zabiegiem, pozornym zabiegiem. Dlaczego tak się dzieje? Czy człowiek chce się wybielić ze swojej złości, ze swojej ciemnej strony? Czy używa do tego światłości, by się usprawiedliwić? Bo przecież pod pozorem pobożności można bardzo wiele zdziałać. Można zmanipulować drugiego człowieka, czy też, drodzy, doprowadzić do zrujnowania zboru. Sam Chrystus, kiedy wypowiadał się na temat faryzeuszy albo w ich stronę, mówił takie coś. Oczyszczacie to, co jest z zewnątrz kubka, ale to, co jest wewnątrz was, pełne jest głupiestwa i złości. Więc człowiek potrafi odgrywać bardzo dobrą rolę w życiu. Dlatego, drodzy, wsłuchajmy się w słowa apostoła Pawła, który do zboru w Efezie w 5 rozdziale napisał. Byliście bowiem niegdyś ciemnością, a teraz jesteście światłością w Panu. Postępujcie jako dzieci światłości, bo owocem światłości jest wszelka dobroć i sprawiedliwość i prawda. Dochodźcie tego, co jest miłe Panu i nie miejcie nic wspólnego z bezowocnymi uczynkami ciemności, ale je raczej karćcie. Bo to nawet wstyd mówić, co się potajemnie wśród nich dzieje. Wszystko to zaś dzięki światłu wychodzi na jaw jako potępienia godne. Wszystko bowiem, co się ujawnia, jest światłem. Dlatego powiedziano, obudź się, który śpisz i powstań z martwych, a zajaśnieje ci Chrystus. Drodzy, człowieka poznaje się po czasie. Pierwsze wrażenie często jest złudne, dlatego że możemy bardzo, aż zbytnio zaufać drugiemu człowiekowi, który później nas skrzywdzi. Czy nie warto poznawać drugiego człowieka, poznawać Chrystusa, by zmieniać swoje życie, by postępować dobrze, sprawiedliwie i prawdziwie? Na pewno jest to godne pochwały, ale czyńmy to dla siebie, nie na pokaz, aby światłość, która jest w nas, pochodziła od Chrystusa, nie od człowieka i na chwałę Bogu, a nie nam. Drodzy, zapraszam was serdecznie w najbliższą niedzielę na nabożeństwa. Pozostańcie z Bogiem.